poprzez takie słowo gorliwość o dom Twój, Boże, mnie. Widziałam maluśki węgiele, które się ledwo tlił, ale wystarczyło, że do niego podeszłam i dmuchnęłam na niego i zrobił się czerwony od żaru. I w tym momencie wystarczyło rzucić cokolwiek na ten węgielek, na jakieś drewienko, tak, i pojawił się ogień. I tak samo jest z Tobą. Jesteś nośnikiem Bożego ognia, ale jeśli go nie zaniedbujesz, to po prostu on Tobie przygasa. I tym, który dba o wysoką jakość tego ognia, w Tobie jest Duch Święty i on go w Tobie rozsnieca. Rozmuchuje ten ogień w Tobie, ale gdzie? W komorze. To, o co masz dzisiaj zadbać, to Twoją osobistą relację, komorę. Boże Słowo mówi, że ten, kto ma, to mu będzie dodany. Dzisiaj zadbaj o to, żeby mieć komorę, a zostanie Ci dodane. Zostaną Ci dodane dwie rzeczy wtedy. Pierwsza rzecz jest taka, że wzrośnie Twoja świadomość tego, że Boży ogień w Tobie służy Bożym celom, a nie Twoim własnym prywatnym. Wzrośnie Twoja świadomość tego, że namaszczeniem się tak po prostu nie szafuje, tak, że nie jest na zasadzie, gdzie chce i jak chce, nim usługuje. I druga sprawa, wzrośnie Twoja świadomość, że właśnie, może inaczej to powiem, wzrośnie Twoja gorliwość, tak to nazwę, wzrośnie Twoja gorliwość o Boży dom, o Kościół i o budowowników. Amen.